Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziempiński. Jesteśmy w Gdańskim Centrum Świadczeń. Tutaj mamy Gdańskie Centrum Świadczeń, tam u góry tak pisze. No i jak się dowiedziałem, ta instytucja powstała 1 listopada. Tutaj są różne druki i tak dalej. A te Gdańskie Centrum Świadczeń przyznaje dodatek energetyczny, obniżkę dochodową i jeszcze coś tam jeszcze. Ale onegdaj do listopada to było inaczej. To wszystko można było załatwiać w biurze obsługi mieszkańców na swojej dzielnicy. Dzisiaj każdy obywatel musi tu przyjechać, z całego Gdańska się będą ludzie zjeżdżać i zjeżdżają, żeby dostać dodatek mieszkaniowy lub dodatek energetyczny. Tak to wygląda. Czyli urzędnicy sobie zrobili dobrze, a dla mieszkańców utrudnienie, bo jeszcze się okazuje, że tu się pobiera druki, tu się bierze druk, któryś tam, o na przykład taki druk, i potem z tym drukiem należy przyjechać tutaj do pokoju 105, o Gdańskie Centrum Świadczeń. I tutaj, proszę Państwa, tam gdzie jest Urząd Pracy Miejski. I tutaj teraz trzeba, proszę Państwa, wziąć sobie papier, druk i pojechać do EDM-u, żeby poświadczyć. I jak sobie po... 108, stanowisko, drugie. Zaraz, bo tu mi coś gada. Ta korytarzowa radiostacja. Więc chciałem powiedzieć, że tutaj to trzeba, proszę Państwa, sobie pobrać ten druk, pojechać do EDM-u. Tam potwierdzą Państwu, że Państwo tam mają wszystko tam, co trzeba, pieczątki i tak dalej, i potem ponownie przyjechać. Czy tak naprawdę urzędnicy zrobili z obywatela, z mieszkańca Gdańska gońca, bo on musi te druki wszystkie wozić tam i z powrotem, a przedtem to było wszystko w jednym miejscu, w biurze obsługi mieszkańca. No, taka lepsza zmiana u prezydenta Adamowicza nastąpiła. Dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa, Sławomir Ziębiński, centrum, Gdańskiego Centrum Świadczeń. O, tutaj mamy różne pokoje do obsługi. Świadczenia różne będą. No oprócz tego działa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Nadal, czyli jest więcej urzędników niż było. Nie wiem, o co tu chodzi. Taką instytucję powołano od 1 listopada. Dziękuję. Pozdrawiam z Gdańska. Dobra zmiana u prezydenta miasta Gdańska Adamowicza. Oczywiście dobra zmiana to jest dla urzędników, ale nie dla obywateli. Nie dla mieszkańców Gdańska. Zaznaczam.